Czyli Terro na początek. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w CS GO. I w tym tutaj pięknym odcinasie będę nawalał w CS-a oczywiście. Jak zwykle. Teraz będę się starał więcej nagrywać CS-a. Aaaa, nie trafiłem, schylił się idealnie. No, zobaczymy, kurczę. Wyglądają na dość niezłych ziomków, ale... Czy właśnie, czas tutaj też popatrzeć... Na coś trzeba czas popatrzeć. Na to, czy oni mają jakiś... I czy my mamy jakiś... smurfów. To jest chyba smurf. Tak, smurfior ewidentny. Smurfior. Następny smurf. Tutaj, chyba że on sobie ukrywa rangę, tak? Tutaj, znaczy tutaj nie, tutaj bardziej nie jest smurf, tutaj bardziej jest normalny ziomek, może tutaj... No może tutaj nie akurat, ale... Świetny nick, mordeczko. Znaczy nie, oni w ogóle chyba nie wyświetla nikomu się ranga, ale... No to niektórzy... To aż tutaj, kurczę, sami aż... Znaczy to akurat, to jest, o to jest smurf! Na tego to trzeba będzie na pewno uważać i oczywiście na Aleksandra, ale dobra, wyrzucę wszystkie granaty i tutaj dobra, zaczynamy turniejóweczkę. Szkoda, że nie po stronie CT, ale Szada. Ale głowę mi zasadził, ty! Nie wiem, co za goleś, ty. Jakie drewno, nie mogę. Co za idiota. Już widzę po prostu, że przegramy ten mecz, na pewno. Let's go.
Ale mnie zjechali, nie wierzę. Nie wierzę, żeby tak mnie zjechać to. Nie. Przynajmniej ten jeden fragment z Glocka wpadł. Jeszcze jedną tutaj. Te damny w ogóle grają tutaj w CS-a, skoro ...96! Nie wierzę. Banana. Te damny w ogóle nie sprawdzili miejscówki. No to teraz dopiero po ten, powyciągali naszych, ale tak to było po prostu. Patrz, zabiję go. Aaaa! Nie no, on ma kevla, on ma defuse akurat, ale przynajmniej jeden nie ma broni. Play full. Smoke. I am throwing smoke. I am throwing a flashbang. No teraz to se nasi poradzili, ten gościu się odpalił, bo to jest smurf ewidentny. A teraz już gramy fulla, więc let's go, let's go. A, bo on ma AFK, no dobra. Super. Pewnie uznam, że za dobrze nam idzie, no to sobie postoi na spawnie. Super, co nie? Jakie heheszki, nie mogę. Go B, go B, go B. No USP, właśnie o to mi chodziło, bo widziałem, jak go zabiłem, to widziałem, że ten gość miał USP-a. No oczywiście mamy bota, jak zwykle, tradycyjnie oczywiście.
Kawerujcie, ludzie! Nie no... Co, może oni mają tutaj jednak... A właśnie, bo Twergus może nie go... A nie, jednak go... Ale dobrze, że ten Smurf go przychwycił, a nie jakiś inny ziomek. Znaczy, tylko ja zginąłem i ten gościu, więc... I tak mam 11 tysięcy, więc mi to nie robi różnicy, to co tutaj będę miał i w ogóle. Może kupię sobie awkę. I tutaj ten, dobra, zobaczymy, Olof Meister. Znaczy pewnie oni wezmą o tą awkę i będą, kurde, już po prostu. Znaczy ja myślę, że oni teraz może zagrają fulla. I watch ruins, go, go plant. Tak się robi plecy fachowo. Na razie 3 fragensy, no też niezbyt dobrze, ale mam awkę na razie, więc może teraz coś urwę. Na razie 4-3, więc no też da się przeżyć. Ale porobił na tym bombsajdzie. Ale to drewniacko mi to za bardzo. Za drewniacko mi to wyszło. Tak, bomba jest na midzie. Mid. Trochę mi wyskoczył, ale jednak ten, jednak mi się udało sfragować, bo tak był zbyt blisko, nawet no-scope'em go zdjął. Teraz chcę dać temu Smurfowi bombę, a dałem mu temu, więc on to chyba też jest nawet dobry. No nawet pierwszy, więc nawet lepszy od tego Smurfa. Szkoda, że nie ma StatTracka na tej mojej AWP-ie tutaj właśnie. Też w sumie chcę zmienić jej nazwę na jakąś taką bardziej... Ty kurde, on ma... Ty, on awczy. A dobra, już nie awczy. Ale... Mid, behind. Tu banana. Free banana. No teraz mają dwie awki, nawet trzy, więc... Forward.
Go away, please. You don't have a microphone. No, to to widzicie. Kurczę. 4 fragi, no to jednak tutaj kurczę. Zacząłem się, chyba się wziąłem do roboty trochę. Tak myślę przynajmniej, że to tak wygląda. Wyrzucił awkę. Ma AWP skóra węża, też zawsze mi się podobał ten skin, powiem szczerze. Ale kurczę, może łatwo. O, na dach rzucił ten tego smoka, dobra. Moim zdaniem łatwo tej turniejówki nam nie oddadzą, ale jednak możemy to wygrać, a nawet bardzo to jest wskazane. Wyrzucił gościu bombę? Bez sensu. No i teraz będą pilnować bomby, downy. No, to na razie mid. Spawn. No chciałem skoczyć na skrzynki, może za bardzo się pospieszyłem może. I trochę to tak, dlatego tak to wyszło. Ale 10 fragów mam na razie, jak tutaj najlepsi goście mają 12-13 fragów, to uważam, że i tak jest bardzo, bardzo dobrze. Nawet bardzo ultra super dobrze. Zatem jest 4-7, więc myślę, że już jeszcze jedną rundę i na pewno wygramy pierwszą połowę. Ale na pewno już tutaj mamy bardzo dobry wynik. I tak zawsze myślałem, że to mapa CT, więc i tak powiem szczerze, że jestem dumny z naszego wyniku. Ale porobił z tego teka. No w sumie skałaszka nawet lepiej mi idzie niż z M4 ostatnio przynajmniej, bo dużo na tej mapie się natrenowałem, no i gracza crazy, no w sumie powinien go wywalić. Co on takiego zrobił? No dobrze nawet gra, więc nie wiem dlaczego chcą go. A, no to bot Oliver, mają bota Olivera, więc jak dla mnie to jest już easy win, teraz już na pewno. A nie, on opuścił grę Kicked by Console, więc no ten smoke to na pewno na dachu wyląduje.
No, a bomba ma awczy, więc... Dzięki. O to chodziło. Znowu on porobił z tego teka. Znowu dwa fragi na bombsajdzie tutaj B, na bananie. No i, no i co? No i właściwie ma ugrane EZ i w ogóle. Tam był chyba... Czysty bez wchodzenie sobie tak easy po prostu jeszcze bombkę z binplętnej. Nie da się upuścić nóż, co ja w ogóle chciałem zrobić. No, no to mamy tutaj, już myślę, że easy win, może nawet awans będzie, więc zobaczymy, jak to będzie się tutaj wyglądało. A wyrzuca sobie bronię. Też tak lubię czasami sobie porobić, ale nie na turniejówce za bardzo, bo tu jest ważna. Kurde, wkurza mnie ten jego flash, bo on flashuje bardziej nasz niż, niż ich, bo... O, nawet jego tech mi tu przyleciał. Nice. Naprawdę, no przecież miał go jak na wyciągnięcie ręki, ale no w sumie też wszyscy zwaliliśmy tą rundę, bo mogliśmy jednak pójść tam bardziej. Awkę gra ten gościu. To ja może zagram autoszmatę? Może. Też nie lubię tej autoszmaty za bardzo. Zobaczymy. Nie ten granat. Dobra. Kurczę, odbija mi się trochę od tego. Gościu ma nowe i trochę mnie to wkurza. No ale to już ostatni. Last AWP banana, plant B. No plantuj, chłopie. Dobra, bo już myślałem, że będzie chciał raszować z tą bombą, jak idiota. Zły mołotow, ja potrafię rzucić takiego mołotowa na tą skrytkę. No nie przechodzi przez mołotowa, jeszcze pewnie się trochę popalił w tym mołotowie. Nie sprawdził! Ale teraz dopiero sprawdził, ale to już na nic mu się nie przydało. 10 do 5 dla nas. Mam 13 fragów, 3 asysty, 8 deadów, 1 gwiazdkę MVP. 35 punktów, więc prawie tyle co najlepszy w teamie CT. Mają jednego bota, więc nam trochę łatwiej, ale jednak tutaj... O, USP teraz, dobra, teraz mam nowego skina tutaj z naklejką fluszy, obrońcę przetestowany w boju. I myślę, że tutaj jak pójdę na B, to może jednak nam, mi się coś uda. Bo postanowiłem, będę chyba grał dłużej z USP-em, bo jednak mi się lepiej z nim gra ostatnio. Ja fajnie, kiedyś tutaj stałem i zdejmowałem cały czas skauta tego samego.
Ty dołącz do oddziału terrorystów. A właśnie, trzeba ten rozbrać bombę teraz. Dual barec. O, miał defusera, więc. Nie będę go tam atakował, bo jeszcze go zabiję przez przypadek. Ale pisał, że dołączył. A, bo on na chwilę wyszedł ten M i teraz dopiero dołączył, więc. No i P90, i w sumie dwa fleszyki do P90. A, to jeszcze nawet stać mi na Nade'a, więc bogactwo. No dobrze, że sobie kupiłem tego Kevlara, bo stoczyłem kilka pojedynków. Dwa wygrałem tutaj i miałem dwa fragensy, więc. Dobra, rush. Aha. Kupili sobie pompę, więc. Na blisko będzie tutaj ten dziadek. Nawet awkę se nasz jeden kupił. Albo ty, albo to decoy. No to decoy jednak był. Ale jednak na tyle skuteczny, że można było się przestraszyć. Więc. Naprawdę z USP-a go rozwaliłem, po prostu tak chciałem w niego popestkować, że nie mogłem się powstrzymać. Czasami ten USP nawet jest naprawdę bardziej skuteczny niż. Jest po prostu bardziej celna, jeżeli ktoś ma taką broń jak P90 i nie umie z niej za bardzo strzelać. Znaczy ja umiem, ale jeżeli ktoś za bardzo z niej nie umie strzelać, no to. Skillet manki. Czemu chcą tą lamę wyrzucić? No co, bo pokonałem go USP-em? No co. Jeszcze jak mam tego obrońcę, czuję się bardziej pewnie niż, wiesz, jak miałem tego zwykłego. Oczywiście ja rzucę smoka przydatnego. Bo tam stoi często awka i. Ale pościągali, kurde, ale pościągali tych dziadków. Jak dla mnie to ci dziadkowie już nie mają szans po prostu. Dobra, ja znowu idę na. Chociaż może pójdę na A tym razem. No bo teraz tak, bo tak. Idę se na A. Chociaż kurde, teraz dwie osoby tu idą, dwie osoby tu, więc nie wiem gdzie mam iść kompletnie. Ale może pójdę do apartów, tak, pójdę do apartów, może zrobię im plecy. A oni może chyba nie mają awki, więc. A, bo tam jest nasz, dobra. No bo kurczę, bo jak se dwa wyciągną, no dawajcie szybko, szybko. Mid, fast. Nice job. No. Dobra, goście już grają na dwie AWP-y. No bo co, nie dziwię im się w sumie. Ja sobie zagram na M4-eczkę swoją. No, ale w sumie podoba mi się ta M4-ka bardzo. Obrońca, to minimalware. Jeszcze, kurczę, z naklejką paszy, NBK. Zatem pasza i NBK tak bardzo ładnie wyglądają razem na M4-ce. No, jeden zabił swojego, więc można go posądzić o griffing, zaraz to zrobię. Nie wiem, czy w ogóle wejdzie ten smoke, bo często mnie wchodzą takie smoki. Ty wszedł? Wszedł. Smoke. A ja zbanuję tego ziomka za griffing. To był ten. Zgłoś. Griffing. A rzucę sobie jednego fleszyka tak na pałę na mida. Nie. Tak, ten smoke wpadł. Ty, to był idealny smoke tutaj. O kałach. Nie zauważyłem tego ziomka, ty, w ogóle go nie zauważyłem. Ja biorę tego, a kurde, nie zauważyłem. Może ostatnio zabrałem z USP-em ostatnią rundę, albo coś. Ty, poczekaj, z czym tu zagrać? Może z Negevem, ty.
Negev to jest to. Zatem nawet gdyby to mam jeszcze uspa, więc mogę coś popestkować, a z Negeva no to nie, za bardzo się nie pestkuje, tylko się rushuje bezmyślnie i może coś wpadnie, jakiś headshot. HP. Kurde, ci goście nas jadą, ja nie mogę. Ale mnie zjechał, mogłem jednak tu kurczę się wcelować z czymś innym. Jest, wygrał to, ty, ugrał to. Co za dziadek. Nie no, znowu złoty laur 3, nie wierzę. Operacji Phoenix, super. Nie wierzę, że jeszcze mi się nie udało awansować w sumie. Szczerze w to nie wierzę strasznie. Golda 2 miał ten smurf. Ach. No to skrzynka Phoenix. No i dobra. No to tyle. Myślałem, że awansuję i tak kurczę będzie na YouTube jak awansuję, ale jednak nie. No to myślę, że może na live uda mi się, może będzie dzisiaj, jutro. No to zapraszam was na tego live'a, myślę, że tym razem wszystko będzie mi działało, bo tak jak widać teraz działa, więc może się coś z tego uda. No i zapraszam was do następnych odcinków, cześć.